funkcję czasu i daty, arkusz kalkulacyjny. Najważniejsza informacja. Zapisana data lub czas to jedna liczba wyrażająca ilość dni od pewnej daty startowej. A to oznacza, że w tej komórce, a nawet w tej komórce, mam tylko jedną liczbę tak naprawdę. Arkusz kalkulacyjny widzi tu jedną liczbę, a nie 5. Wykorzystamy tę informację przy obliczeniach. Tu może troszeczkę za daleko. Zadania kolejne może zwińmy. A tu jeszcze jakąś granicę sobie wstawmy. OK. A przesadziłem. Tutaj może. O. Dobrze. Tu możemy się skrolować do odpowiedzi. A tu mamy treści zadań. Szukamy daty startowej. Wpisz do komórki wartość 0. Proszę bardzo. I zamieniamy to na datę. Format komórki. Będziemy pamiętać, że to jest Ctrl 1. Już nie będziemy z menu tego wyszukiwać. Zamieniamy na datę. Proszę bardzo. Czyli 0 to jest jakaś umowna data startowa. 30 grudnia 1899 rok. Jeżeli byśmy chcieli zapisać datę wcześniejszą, no to po prostu będą to liczby ujemne dla arkusza kalkulacyjnego. Późniejsza data, liczby dodatnie. Wpisz obok wartość pół i półtora. Zastanów się, jakie daty i godziny uzyskasz. Wpisujemy pół, a tu półtora. I zamieniamy to, Ctrl 1, na format daty, no może z godzinami, tak? Bo spodziewamy się, że pół to jest pół dnia, a zatem 12 godzin powinno być, tak? 12 godzin po tej dacie, a tu półtora dnia po tej dacie. Zatem, o tutaj mamy i rok, i godzina. Nie mieszczą się w komórce, no to rozszerzmy jeszcze troszeczkę, o. I tu też rozszerzmy, już widzimy. Pół dnia po tej dacie, a tu 31, półtora dnia po tej dacie. Słusznie. Zadanie drugie. Do Jeleniej Góry jest K4 km. Czyli tyle. Przejechałem tę trasę w czasie L4. 10 godzin, 34 minut i 15 sekund. Oblicz średnią prędkość, z jaką jechałem. Średnia prędkość to jest pierwszy wzór, który poznajemy na fizyce. V równa się S na T. Zastosujmy go tutaj. Równa się odległość w kilometrach podzielić na czas jazdy, czyli na T. I uzyskaliśmy 1643 km na... Nie na godzinę przecież. To jest wyrażone w dniach. A zatem 1643 km na dobę. Taką mamy prędkość i to jest zrozumiałe. No ale ja bym chciał w kilometrach na godzinę ten wynik uzyskać. Jak zamienić dobę na godzinę? No najprościej jak tylko można. Jedna doba to 24 godziny. 68 km na godzinę, a to jest jak najbardziej zrozumiałe. Gdybyśmy nie znali tej informacji, że to jest wyrażone w dniach, musielibyśmy to liczyć w taki sposób. Ja pokażę. Odległość w kilometrach podzielić i wyciągam ilość godzin z tej daty funkcją godzina. Z jakiej liczby? No właśnie z tej. To już jest bliska temu wartość, ale nieco wyższa. Dlaczego? Bo wyciągnąłem tylko wartość 10, same 10 godzin, a 34 minuty przecież to jest ponad pół godziny jeszcze. Gdybym jechał 10 godzin, to miałbym taką prędkość. Uwzględnijmy zatem minuty. Muszę podzielić i przez tą część, która jest w godzinach wyrażona, ale też w minutach. Minuta z tej wartości, no ale minuta to jest 1,6 część godziny.
i ta wartość już jest bardzo bliska tej, a nie dokładnie taka sama, dlatego że nie uwzględniłem jeszcze sekund. A zatem plus sekunda z tej komórki podzielić na 3600, ponieważ jest to 1/3600 na część godziny. I teraz uzyskałem już dokładnie te same wartości. Tak musi zapisać to osoba, która nie wie, że to jest jedna liczba wyrażająca ilość dni, a tak, która te informacje posiada. Wpisz swoją datę urodzin. Ja może swoją datę urodzin okryję tajemnicą. Wpiszmy może 10.10.1900, no jakiś tam, jakakolwiek data z ubiegłego stulecia. Coś tu nie wyszło, a bo równa się niepotrzebnie wpisałem. Tak, to już jest liczba. A teraz dzisiejsza data. Oczywiście wykorzystam funkcję do tego. Jeżeli nie wiem, jak się ona nazywa, to szukam ją w funkcjach. Ograniczmy sobie tylko do funkcji daty i godzina i ona się nazywa dziś. Ok, no, dwa razy trzeba kliknąć. Tak, dziś. I mam obliczyć, ile dni przeżyłem. To znaczy, jaka jest różnica między tą datą a tą datą. Różnica między datami, a przecież to jest liczba dni i to jest liczba dni, no będzie wyrażona właśnie w dniach, czyli zwykła różnica. Tylko od daty późniejszej, bo to jest więcej dni, odejmuję datę wcześniejszą, bo inaczej uzyskam wartość ujemną. I te dwie daty dzieli taka różnica w dniach. Ja dla porządku podam jednak dodatkową funkcję, bardzo potężną moim zdaniem, funkcję daty i godziny, która się nazywa data różnica. Proszę bardzo. Tym razem datę początkową, czyli tę wcześniejszą, no początkowa, wpisujemy najpierw, końcowa później i interwał. Mamy podpowiedź. Jeśli chcę ilość dni policzyć, proszę bardzo, dzień. Tak? Powinno wyjść nam to samo, czyli dzień, ale w cudzysłowiach. Ok. Rzeczywiście, wyszło tyle samo dni. A jeśli wpiszemy Y, czyli rok, 28 lat. Pięknie. Popatrzmy sobie jednak na tę funkcję. Ona ma tu jeszcze takie fajne kombinacje. Na przykład JD. Co to znaczy? YD. Rok, dzień. Jeżeli nie wiem do końca z tego króciutkiego opisu, co to oznacza, to trzeba się posiłkować przyciskiem pomoc, gdzie mam bardzo dokładną dokumentację, łącznie z przykładami. Co to było moje YD? Liczba pełnych dni po odjęciu lat z różnicy daty początkowej i końcowej. To znaczy, że pomijam lata i biorę tylko 10 października i 11 października. Trochę, aha, bo tutaj jeszcze nie zmieniłem, tak? YD. W porządku. I wychodzi co? Jeden dzień przesunięcia. Może taka realna data. A gdybyśmy dali 11 listopada. Bardzo piękna data. 334 dni z pominięciem lat. Ponieważ mamy YD. Jest to także informacja. Proszę zobaczyć. Tu jest 11 listopada. A tu jest 10 października. Ile dni po urodzinach jest dzisiaj? 334 dni temu miałem urodziny. Na kolejne będę czekał jeszcze miesiąc. Dobrze. Wyciągnij z dzisiejszej daty z poprzedniego zadania dzień tygodnia. Czyli chcę konkretny dzień tygodnia z dzisiejszej, tak? Z tej daty. No i oczywiście nie znam funkcji, więc wchodzę w kreatora. Co tutaj może być? Dzień tygodnia. Prawdopodobnie to. Z tej daty typ. Ustalenie początkowego tygodnia i typ wykonywanych obliczeń. No
nie bardzo coś z tego jesteśmy w stanie wyciągnąć. No to co? Klikamy pomoc i mamy dokładną informację. Jeżeli wpiszemy 1 albo nic nie wpiszemy, to 1 będzie dla niedzieli, a 7 dla soboty. Tak jest w Stanach Zjednoczonych, tak Microsoft Excel także używa takiego formatu. Mogę jednak użyć takiego, którego się zwykle w Polsce używa, gdzie 1 to poniedziałek, a 7 to niedziela. 7 dnia odpoczął, czyli wolę ten format. Wpiszemy zatem 2. 1 będzie poniedziałkiem, a to oznacza, że dzisiaj jest czwartek i tak rzeczywiście jest. Oblicz, jaki dzień tygodnia będzie za 708 dni. Jaki dzień tygodnia będzie za 708 dni? Na wiele sposobów można to zrobić. Na początek używając funkcji czasu. No, funkcja czasu to jest ta sama funkcja, dzień tygodnia. Zacznijmy ją pisać. Dzień, kropka, nie tygodnia, tylko samo tyg, widzę, podpowiada mi. I co dalej? Liczba. Liczba to będzie to plus 708 dni. No i typ. Typ pamiętamy, że to był 2. Żeby 1 była poniedziałkiem. Za 708 dni będzie piątek. Policzmy to jeszcze, używając troszeczkę matematyki. Używając dzielenia zresztą. Dzielenie zresztą, przypominam, to jest funkcja modulo. Modulo. Ta liczba plus 708. Dlaczego modulo? F2 może. Tak, zedytujmy to. I przez co będziemy dzielić? Jaki będzie dzień tygodnia za 7 dni? No oczywiście taki sam jak dziś. Za 7 dni będzie ten sam dzień tygodnia. I to się cyklicznie co 7 powtarza. To znaczy, że reszta dzielenia przez 7 oznacza przesunięcie w dniach w stosunku, no, dnia tygodnia, tak to ujmę. Podzielmy to przez 7 i wychodzi co? Piątek. No słusznie, za 700 dni to jest 100 pełnych tygodni, będzie ten sam dzień tygodnia. Za 707 dni też będzie ten sam tygodnia. Za 708 dni musi być jeden dzień później. Oblicz prędkość korzystając z pól K4 i L4. To są te same, które tu już obliczaliśmy. Ale tym razem w metrach na sekundę. Jeżeli ktoś wie, to może tę wartość po prostu podzielić przez 3,6. Ale jak nie wie, to proszę bardzo. Zamieńmy sobie kilometry na metry. Oraz zamieńmy te dni, tylko teraz nie na godziny, a na sekundy. I wychodzi blisko 20 metrów na sekundę. Wykorzystując daty z zadania trzeciego, czyli te dwie, o te, oblicz swój wiek kalendarzowo i rocznikowo. Czym to się różni? Czy ta osoba jest starsza od osoby młodsza? Czy ta osoba jest młodsza od osoby, która się urodziła w styczniu? Zauważmy, że ta jeszcze swoich urodzin nie miała. Ta w styczniu już miała, czyli można powiedzieć, że ta jest o rok młodsza. Ale pytanie, czy jeżeli tamta ze stycznia, też z 90 roku, będzie startować w zawodach, to czy będą startować w tej samej kategorii, czy w różnych? Urodzili się w tym samym roku. Ta sama kategoria wiekowa. I już widzimy różnicę. Ten jeszcze nie skończył. Nie miał urodzin. Tamten już miał rok więcej. Ale kategoria wiekowa ta sama. I to jest właśnie ta różnica. No, policzmy. Równa się i funkcja. O, nieprzetłumaczona funkcja. Jest kilka takich. Data początkowa, końcowa i typ. 0, odstęp czasowy, 1, lata kalendarzowe. No więc 0 albo 1, tak? 0.
I tutaj to samo zrobimy, tylko że tym razem już pamiętamy years data początkowa, końcowa, a tym razem 1. I widzimy, że to są te, że jest przesunięcie o jeden rok. Co by było, gdyby tutaj była data osoby, która już miała urodziny, na przykład we wrześniu się urodziła. Jak widzimy, ona już skończyła 28 rok, już miała 28 urodziny, a zatem te daty wówczas się nie różnią. Wpisz ręcznie datę graniczną, dla których wiek kalendarzowy i rocznikowy będzie różny. Ja tego nie będę wpisywał, to jest oczywiście dzisiejsza data. Jeżeli urodziny już były, to te liczby są równe. Jeżeli nie było jeszcze urodzin, no to tu będzie o jeden mniej. I na deser bardzo proste zadanko. Z komórki ze swoją datą urodzin, czyli teoretycznie z tej, wyciągnij jedynie liczbę miesięcy. Myśmy to już robili wielokrotnie dzisiaj, tylko dla godzin, miesiąc z tej komórki. I coś tutaj mamy, miesiąc, tak? Miesiąc, 9 miesiąc, zgadza się. Niniejszym wykonaliśmy wszystkie zadania, a nawet troszeczkę więcej. Wrócę jednak do tej informacji. To jest jedna liczba informująca, ile minęło dni. Godzina także jest ilością dni, tylko no, ułamkiem, prawda? I na tym zakończymy. Dziękuję bardzo.